kolejny odcinek, po czym poznać, że facet kocha naprawdę. Bo w języku kobiet istnieje coś takiego, co w języku mężczyzn istnieje tylko w dniu prima aprilisa. Dzisiaj jest 1 kwietnia i dzisiaj w prima aprilis istnieje naprawdę i nie naprawdę. Czyli u kobiety kobieta może kochać i kobieta może kochać naprawdę. To są dwie zupełnie różne odmiany miłości. U faceta, jak facet kocha, to on kocha i on kocha naprawdę, to jest jedno i to samo. Facet jak kocha, a kocha naprawdę, to facetowi bardzo facetowi zależy na... No na czym facetowi zależy? No właśnie, kochany, na tym, do czego jest stworzony. Facetowi bardzo zależy, kochany, na... Na czym? Na seksie. Facet jest stworzony do seksu. Facet jest stworzony do konsumpcji. Facet, o jaki pyszny. Seks, nie sernik. Dla faceta seks i sernik to jest prawie jedno i to samo. Oczywiście, nie wierzcie w to, bo ja to mówię tylko w dniu prima aprilisu. To znaczy, facet jak podchodzi do kobiety, to po co podchodzi do kobiety? No w różnych celach. Ale jak podchodzi do kobiety, którą kocha, to po co podchodzi? To podchodzi tylko w jednym celu. Po to, żeby ją uszczęśliwić. I po czym poznać, że facet kocha? Po prostu po tym, że jemu bardzo zależy, żeby ona była szczęśliwa, żeby to kobieta przeżyła orgazm, a nie on. I dlatego jeszcze nie zdarzył się taki przypadek, żeby facet udawał orgazm, żeby jej sprawić przyjemność. Natomiast kobiety są świadome tego, że on bardzo potrzebuje swoją miłość nakarmić tym, że sprawił jej szczęście, że ona przeżyła cudowną chwilę z nim, że była z nim w raju. I dlatego facet, drogie panie, facet marzy tylko o jednym, marzy tylko o tym, żeby kochane, żeby dać jej najcenniejszą rzecz z siebie. I dlatego, drogie panie, nie wierzcie w to, że facet potrafi kochać na pół gwizdka. On jak kocha, to na całość, kochany. On jak kocha, to on jest gotów dać wszystko z siebie, a szczególnie to, co najcenniejsze. I dlatego, drogie panie, jeżeli ktoś wam powie, zapyta, czy facet kocha, czy kocha naprawdę, to popatrzcie na kalendarz. To znaczy, że to jest prima aprilis.